Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Właśnie się zbieramy i jedziemy do kościoła, bo mamy dzisiaj niedzielę. I w sumie to już nie mam czasu dosłownie, ale na szybciutko się z wami tylko przywitam. I nawet nie zdążyłam dzisiaj wyprasować sobie tej bluzeczki. No ale trudno, pojadę już taka zmięta, mam nadzieję, że nikt nie zauważył, biorę sobie na to ramoneskę i to jakoś po prostu przykryję. Ale jeszcze sobie tylko szybko usiadłam, żeby wam pokazać, że kupiłam sobie ostatnio dwie pary butów fajnych. Jedne z Pumy, drugie z Adidasa. I nie wiem, jakie sobie dzisiaj je ubrać, bo jedne sobie kupiłam, kurde, przeciąg jest i drzwi czaskają. Jedne sobie kupiłam takie czerwone, bardzo fajnie wyglądają, a dzisiaj akurat ubrałam się tak na sportowo, leginsy, koszulka oversize i chyba sobie ubiorę albo te spółę czerwone, albo sobie ubiorę takie klasyczne białe i chyba dzisiaj wybiorę takie klasyczne białe. Myślę, że fajnie będą wyglądać, bo akurat mam białą koszulkę. Kurde, właśnie widzę, że podkład tu mam. Standard, po prostu standard. Zawsze jak ubieram koszulki, to wszystko mi zostaje na bluzkach. Tragedia. Także chyba sobie ubiorę dzisiaj te białe, do tego ramoneska i chyba fajnie to będzie wyglądać. Zaraz zobaczymy. Dobra, szybciutko ubieram buciki i lecę, bo zaraz mnie Mariusz ukatrupi normalnie. Ukatrupi, bo oni już czekają w ogóle na mnie na dole. No, fajnie to będzie wyglądać, fajnie. Dobra, ciach, szybciutko. Kurde, powiem wam, że dawno nie ubierałam się w niedzielę tak na sportowo. Przeważnie zawsze chodzę ubrana elegancko, więc trochę inaczej dzisiaj, ale fajnie. Przynajmniej będzie mi wygodnie z dzieciakami, a dzisiaj w ogóle mamy przepiękną pogodę, więc pewnie wybierzemy się na jakiś spacerek z dziećmi. Dobra, ciach. Te sznurówki już sobie poprawię w samochodzie, jak będziemy jechać, bo teraz sobie jednak byle jak wiążę. Ale no, powiem wam, że klasa, klasa. Do tego szybciutko ramoneska. I lecę. Dobra, i tak się prezentuję. Dzieciaczki gotowe. Dzisiaj jest piękna pogoda, także bierzemy hulajnogę. Bierzemy hulajnogę czy rowerek, Zuzio? Co zabierasz? Rowerek? Powiem wam, że umyłam sobie dzisiaj rano włosy i miałam iść w rozpuszczonych włosach, to znaczy rano. O której to było, Wisiek? I 14. O 14. To jest dla mnie rano w niedzielę. Ja w niedzielę lubię długo spać. Późne śniadanie, późny obiad i dopiero wyjazd z domu. Ej, Misiek, lody! Ej, patrz, jaka jest kolejka w ogóle. No, tu jest zawsze kolejka. Ej, może pójdziemy na lody, co? Może, o matko, jaka kolejka. Ale nie chcę się stać w tej kolejce, a tobie? Nie, mi też. Może w Bochni. To może w Bochni będzie gdzieś lepiej. Chociaż przewidujesz, w Bochni będą takie same kolejki. Nie, mniejsze. Tam jest więcej lodziarni. No. Ej, Misiek, ale może ja zadzwonię do mamy, bo oni są gdzieś w kawiarni, mówili, że piją kawę. Może pójdziemy do nich, co? I tam miejsce zajmą. Co? Idziemy do nich? No, poczekaj, wezmę telefon. Bym się kawę napił, mi się jest strasznie. Bym się kawę napiła, chociaż piłam dzisiaj już jedną. To ja do nich zadzwonię i może pójdziemy do nich, co? A wziąłeś Krystianowi i Zuzi ten wózek i hulajnogę? Wózek wzięłam, hulajnogę też. Halo, gdzie jesteście? No i gdzie idziecie? To już nie jesteście w kawiarni. Będę dzwonić jak dojadę, dobra, pa. Oni już nie są w kawiarni, już wypili kawę, zjedli ciastko i idą na spacer. Pójdą z nami na spacer? No, pójdą gdzieś na spacer, no. Gdzieś na fontannę albo coś. To możemy iść. Dobra. Rozkładamy wózek i idziemy na spacerek. Ale Krystianek zasnął, także chyba go przełożymy do wózka i mam nadzieję, że będzie spał, bo dzisiaj nie miał drzemki totalnie w ogóle. Leżąco? To co, ty go przenosisz czy ja? Lepiej ty, bo ja go obudzę. Nie udała się akcja, operacja, żeby zasnął.
Nie udała się. Trudno, idziemy dalej. Dobra, zapinaj go się. Zapomniałam sobie podładować aparatu i mam tylko jedną kreseczkę baterii, także mam nadzieję, że trochę coś dla was dzisiaj nagram, najwyżej po prostu się rozładuję. Co tam szukasz, Krystianku? Miam, miam? Miam, miam szukasz? Piciu? Nie mam miam, miam, bo on też mało zjadł obiadu, Mariusz. Dwa kawałeczki, takie malutkie sznycelka i nie chciał. Idziemy na lody? Krystian, idziemy na lody, miam, miam? Tak? Kupiliśmy lody i przyszliśmy sobie tutaj usiąść na uboczu, bo po prostu na rynku bochni jest straszny tłok. Także ja sobie wzięłam taki ciasteczko, Mariusz ma czekoladę, Krystian ma wafelek, a tutaj ma Zuzia i też ma ciasteczko. Nie, Krystianek, miam, miam? A, chcę, żeby ci tata dał miam, miam. Tata, daj mu loda. Proszę. Krystianowi nie bierzemy gałkowanego loda całego, bo on by tego nie zjadł, wszystko by mu skapało, więc dzielimy się z nim i mu przekładamy troszeczkę i on sobie właśnie tak troszkę dziubie tego loda. Tak się właśnie kończą lody z dziećmi. Zobaczcie. Cały będzie z czekolady. Po prostu pięknie. A jeszcze idziemy mi się do kościoła dzisiaj. Mhm. Także pójdziemy jak czekoladowe potworki. Po czym poznać, że mamy dzieci? Uwaga, taki to obraz przed wami. Chusteczki wzięliśmy z domu i pupaczki już nie ma. Why do I end up like this? Waiting by the phone like you'll call me again. I've been down low ever since, and I don't know how long it's been. Days pass by like it's hours. Jesteśmy już po lodach, po spacerku, jest przepiękna pogoda. I teraz jedziemy do mojej babci na kawę, więc tam kamery wam nie będę brać i tam nagrywać nie będę, także zobaczymy się już pewnie w domu. Hejka kochani, witam was dwa dni później. Ja właśnie stoję w łazience i ogarniam się troszkę, ogarniam swoje włosy, ale mam dosłownie 5 minut do wyjścia, bo jadę do Tarnowa. Zorganizowałyśmy z dziewczynami, w sumie to ja wpadłam na ten pomysł, ale razem zorganizowałyśmy z dziewczynami z naszej grupy termomiksowej, że zrobimy jednej z nas takie mini baby shower. Ona jest w ciąży, już końcówka dosłownie, także będzie jej naprawdę bardzo miło. Jak po prostu spotkamy się i kupiłyśmy jej tam jakieś drobiazgi. Może później wam pokażę, pewnie już w samochodzie, bo naprawdę już nie mam czasu. Także idziemy się spotkać, fajnie, bo wyjdę z domu. Będę miała dzisiaj czas dla siebie. Dzieciaczki zostają z babcią. Totalna awantura była, krzyki Krystiana. Babcia wzięła ich na pole, żebym po prostu tak cicha, czym się uletniła z domu. No bo jak Krystianek mi widzi, to jest jeden wrzask. Po pierwsze, jeszcze dzisiaj w ogóle nie spał. Nie wiem, co się ostatnio z nim dzieje, ale totalnie ostatnio nie chce chodzić na dżemki. Na dżemki nie idzie, ale później jest bardzo płaczliwy i widać, że jest zmęczony, oczka czerwone, także no już właśnie ten moment, teraz chce się mu spać. No ale mamy godzinę 16:30, więc nie chcę go teraz usypiać. No bo po prostu później w nocy nam nie będzie spał. No i tak wygląda u nas sytuacja. W ogóle dziewczyny, trochę tak odejdę od tematu. Zobaczcie, jakie sobie kupiłam fajne kolczyki. Może podejdę troszkę bliżej. Są po prostu przepiękne. Kupiłam je na H&M-ie i jeszcze jedne kupiłam, także zaraz wam pokażę. Mierzyłam te i te, więc nie wiedziałam, jakie ubrać, ale uważam, że dzisiaj do tej stylówki bardziej pasują mi takie. Drugie zamówiłam takie. Takie bardziej perełki, bardziej takie eleganckie, do jakiejś spódniczki, rewelacja, ale te są po prostu jednym wielkim hitem. I w ogóle w tym roku są bardzo modne, także kupujcie. Dobra, także kochani, ja ogarniam swoje włosy i jedziemy. I've been down low ever since, and I don't know how long it's been. Dobra,
kochani, ja już jestem w samochodzie, tylko poczekajcie, muszę tą klimę troszkę zniżyć, bo naprawdę bardzo głośno szumi. Jest tak gorąco, że w ogóle ile stopni? 25 stopni. Po prostu tragedia, dosłownie lato. Żałuję, że nie ubrałam sobie jakiejś sukienki, tylko długie spodnie. Zobaczcie, tutaj mam prezenty dla Iwonki, taką piękną bransoletkę. Może no szybciutko wam pokażę, bo naprawdę już nie mam czasu. It's Aboy, będziesz wspaniałą mamą. Jest po prostu rewelacyjna. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Mam tutaj też taką grzechotkę, ręcznie robioną. I tutaj jeszcze mam jeden prezent, tylko go nie będę odpakowywać, bo no jest ładnie zapakowany. Tam jest piękny komplet czapeczki dla dzidziusia. Także to są prezenty od nas wszystkich dziewczyn. Jeszcze jadę z Martą kupić jakiś balon i kwiaty, także śpieszę się, bo mam nadzieję, że się nie spóźnię. Mam jakieś 40 minut drogi, a miałam być na 17:20. Także jadę. Jestem już u Marty w samochodzie. Mam przepiękne kwiaty, które Martusia kupiła. Dobrze, że kupiła je wcześniej, bo jak to ja spóźniłam się. Wyjechałam sobie za późno, nawigacja mi nie chciała chodzić. Mam dwa telefony ze sobą, bo Mariusz mi dał swój. Także klapa wielka, z balona nic nie będzie. No ale trudno, a miał być taka miał być taki fajny balonik. Tak? Czym? Otwórz od czego? Od prądu. Ubrudziłam się, właśnie mi Martę teraz. Ja pierdzielę, a ja tu gadam. Ci powiem, popatrz się. No wyjrzaj, trzeba to wyczyścić. Idziesz na. Ej, co mi? Ale co to wiesz, tak jest? Od tych, popatrz. No. Kurczę. Ej, patrzcie, wyglądam jakbym teraz coś jadła. Masz chusteczkę? Ubrudzi, powiem ci. Wiesz co, te prąciki, czy jak to się nazywa? No ale czym ja to teraz wyczyszczę? Jak nic nie mam tu w torebce. Gdzie Marty, może mamy jakieś pudełko? Jest. Coś? No. Jest ja to mam zawsze szczęściem. Naprawdę. Nie chcę sobie tu mazać, bo mi raz. Zastanawiam się, czy mam. Jezu. Wyglądam, jakbym jadła jakiś sos. Co, widać? Dalej widać, no nie? Mhm. Nie, nie. Mniej? Mało, mało mniej, no. Sytuacja opanowana. Już nie mam pomarańczowego pod nosem. No może trochę mam, ale jesteśmy tutaj pod domem Marty drugiej z naszej grupy i uratowała mnie podkładem. Okazało się, że ma taki sam podkład jak ja i dokładnie ten sam odcień, także fajnie. Troszkę zostało, ale trudno, po prostu tak będzie. Śpiewajcie! Cześć kochani, witam was w kolejnym dniu, już chyba trzecim. Chyba tak nie nagrywałam, żeby nagrywać kilka dni pod rząd. Ale wczoraj, jak pojechałam na to spotkanie, takie mini baby shower, to po prostu mało co nagrywałam. Odłożyłam kamerę na bok, spędziłam ten czas fajnie, wypiłam kawkę, zjadłam pizzę. Była naprawdę przepyszna, także zjadłam same smakołyki. Iwonce spodobał się prezent od nas, także naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwe, że prezent udany. A my teraz jedziemy. Jedziemy w ogóle do babci, bo dzisiaj mamy 1 maja i chcemy sobie zrobić grilla u babci. I będziemy tam robić grilla, wszyscy się tam spotkamy dzisiaj u babci na podwórku i fajnie spędzimy ten dzień. Jest naprawdę wielki upał, ale postanowiłam, że nie ubieram krótkich spodenek, bo już jest godzina 16 i że potem wieczorem będzie mi zimno, więc nie chce mi się po prostu brać tych wszystkich ciuchów i pakować. Wezmę tylko dla dzieciaczków, a ja po prostu ubrałam się teraz grubiej. Co, Krystianku? Didi, zaraz mamusia da smoczusia, zaraz. Przebieram jeszcze Krystianka z Zuziem,
i jedziemy. Wiecie co, w ogóle fajne są te chusteczki do okularów, my je kupujemy zawsze w Biedronce. Są te chusteczki do okularów, ekranów dotykowych, są świetne i fajnie czyszczą okulary, a Zuzia naprawdę co chwilę je brudzi, także no fajnie, bo są pod ręką tutaj w kuchni. Why do I end up like this? Waiting by the phone. Hop. Przybieramy bluzeczkę. Kropela. Kropela. Zobacz, bierzemy taką. Ładna taka jest? Tak, będzie taka? Dobra, no to ściągamy to. To ściągamy rączki do góry. Rączki do góry. Pru. No, pru. Rączki do góry. A gdzie to się tu stało? Gdzie to się stało? No wyciągaj łapki. Co robisz? Ducha? Ducha to damy do prania. Zbieramy takiego dinusia. Dinusia, tak. Hop. I już. Jeszcze buty na dole, kapelusz i idziemy, tak? No. Tak, hop. Zapinamy guziczki. Pstryk. Pstryk. I buziaczek dla mamy. No, i buziaczek jeszcze. Buziaczek. Mua. I gotowy chłopak. Pokaż, jak jest gotowy do kamery. Pokaż, jaki gotowy chłopak. Elegancki. Elegancki. Tak, gotowy chłopak. Idziemy teraz ubrać Zuzię. Chodź. Chodź, Krysanko, idziemy ubrać Zuzię teraz. Bo jeszcze Zuzia nie jest ubrana. Chodź. Miam, miam. Tak, Zuzia je miam, miam. Musimy Zuzię ubierać. Can't believe I live in your thoughts. About you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. Dobra, jesteśmy już w samochodzie. Powiem wam, że zbieranie się z dziećmi, jeszcze wiatr mi tutaj wydmuchał całe włosy. Zbieranie się z dziećmi to jest jeden wielki hardcore. Jak słyszycie po moim głosie, zmęczyłam się po prostu. Torb, tyle, ciuchy na jakiś wieczór, żeby im nie było zimno. No i samo zbieranie z dziećmi to po prostu kosmos. No ale w końcu dotarliśmy do samochodu i jedziemy. Jest tak strasznie gorąco, że muszę włączyć klimę. Ciekawe w ogóle, ile jest stopni dzisiaj, bo nawet, szczerze powiedziawszy, nie wiem, 24 stopnie. No, jest po prostu totalny, totalny upał. Dobra, jedziemy. Pasy zapięte? Tak. Gotowi? Tak. No to jedziemy. Brum, brum, jedziemy. Odpalamy samochodzik. Cyk. Cyk, mama odpaliła, cyk. Cyk. Ale tata nam tu zaparkował, że jest tak ciasno. Tak ciasno. Mama, upał. Upał, gorąco. Uf. Uf, jak gorąco. No. Damy radę, Zunioś? Wyjedziemy? Tak. Damy radę. Dobrze, że jest kamera cofania. Ale wiecie co? Przed wyjazdem muszę sobie założyć jeszcze oksy, bo mam tak wrażliwe oczy, a słonko już jest naprawdę bardzo duże. Kurcze, brudne są, a ja nie wzięłam sobie chusteczki do okularów. No trudno, damy jakoś może radę. O, to jest to. Tak można jechać. Tak, dam radę, misiu. Mama. Mama, mama ma okulary. Jedziemy. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time. Morning and night. Ale siedzicie fajnie. Będziecie jeść kiełbaskę? Tak. Tak? No to super. Give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found.
już jestem, kochani, w samochodzie, bo właśnie jedziemy już do domu. Jest godzina 20:30 i posiedzieliśmy bardzo długo u mojej babci. Była tutaj cała rodzina, było ognisko, także naprawdę fajnie spędziliśmy pierwszy dzień tej majóweczki. Także bardzo się cieszę, że mogłam się zobaczyć z rodziną i dawno tak nie spędziłam z nimi czasu. Pośpiewaliśmy przy ognisku i w ogóle mega się najadłam, także ja brzuszek najedzony, Zuzia też, tak? Krystianek już jest śpiący, tak, jedziemy do domu. Na kurczaka. Kurczaka, co jeszcze, kiełbaska była. Kiełbaskę małą. Dużo, no. Także wracamy do domu, do Mariusza, bo Mariusz już czeka na nas, jest po pracy już dawno. Także na pewno się stęsknił za żoną. Zapytamy się go, jak wróci. A ja się, kochani, z wami już żegnam. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu. I widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.